Z Ewangelii według świętego Łukasza obrała najlepszą cząstkę. Dziś słyszymy o dwóch siostrach, Marii i Marcie. Kiedy czytałem tę opowieść, kiedy ją kontemplowałem dzisiaj rano, przypomniały mi się niedawne 80. urodziny pana Wojciecha Kilara, wybitnego polskiego kompozytora, który tu na Jasnej Górze mówił o tym, że ma naturę kontemplacyjną, religijną, naturę człowieka, który lubi rozważać rzeczywistość, który woli myśleć niż działać, i podsumował tą swoją kontemplacyjną naturę takim żartem, powiedział: jestem kontemplatykiem, jednym słowem, leniem. Oczywiście on miał prawo tak zażartować o sobie, dlatego że kiedy człowiek żartuje o sobie samym, to pokazuje dystans do własnego życia. Prawda jest jednak taka, że świat często traktuje ludzi, którzy są kontemplatykami, którzy są religijni, którzy zajmują się życiem duchowym, jak osoby niepraktyczne albo takie, które nie chcą pracować. Przypomina mi się moja ciocia, która całe życie spędziła ciężko pracując na roli. I mówiła, że nie może zrozumieć, jak to jest, że ktoś wraca z biura po 8 godzinach siedzenia przy biurku i twierdzi, że jest zmęczony. Jak można być zmęczonym od siedzenia przy biurku? To także jest żart, bo ona oczywiście doskonale rozumiała, że istnieje coś takiego jak wysiłek intelektualny czy wysiłek duchowy. Pytanie brzmi, który wysiłek jest ważniejszy? Czy wysiłek fizyczny, ta praca, aktywność Marty, czy duchowy wysiłek Marii, intelektualne wejście w głąb? I tutaj także nie ma prostej odpowiedzi. Najpiękniej jest, kiedy człowiek jednoczy w sobie obydwa wysiłki, kiedy ciężką pracę, wysiłek fizyczny, codzienną praktyczną stronę życia łączy z mądrą religijnością, z prawdziwą kontemplacją, z wysiłkiem modlitwy, z wysiłkiem duchowym. Oto ewangeliczny ideał. Do zobaczenia jutro.